Zbigniew Karkowski. A co nie powiedzieć? Znaliśmy się, znamy się, znaczy znaliśmy się od bardzo dawna, bo spotkaliśmy się w 96, czy może 7, tak dokładnie nie pamiętam. I nawet to spotkanie było już dosyć dziwne, bo spotkaliśmy się w Tokio. Ja wtedy tam właśnie, on mieszkał w Tokio, on mieszkał przez ostatnie, nie wiem, 15 czy nawet więcej lat w Tokio. A ja wtedy miałem tam stypendium Ministerstwa Francuskiego Sztuki. I tam przyjechałem i wtedy w ogóle to było tyle dziwne dla mnie, znaczy jakby teraz na to patrzeć, że wtedy w ogóle nie grałem, nie uprawiałem, nawet nie znałem muzyki tak zwanej noise music, czy też muzyki nawet elektronicznej, prawie nie znałem. Dopiero co kupiłem sobie pierwszy komputer, zacząłem tam coś jakby patrzeć, ale właśnie byłem tak, że tak powiem, poważnym kompozytorem. I tam w ogóle pojechałem z projektem napisania utworu na orkiestrę symfoniczną. Tam mieszkałem pół roku, jakieś 6 miesięcy w Japonii. I właśnie tam przyjeżdżając, tam zacząłem się bawić tym komputerem. Zacząłem tam, bardzo szybko poznałem dosyć dużo muzyków, właśnie tej noisicians, jak oni mówią, czy też Japan noisicians. Między innymi OB, znaczy Akifumi Nakajima, między innymi CCCC, między innymi Masonna, między i tak dalej, i tak dalej. Tak to dosyć, i jeszcze dużo innych tam. Ja mieszkałem w Kyoto wtedy. I większa ilość tych Japończyków zaczęli mówić, że wiedzą co ja, jak robię, jak gram, bo wtedy właśnie gram na gitarze basowej szczególnie. Grałem głośno, bo zawsze lubiłem dosyć głośno grać i było to coraz bardziej jakby, nie wiem, dzikie, coś takiego, nie, już dokładnie nie wiadomo. I że widząc to, jak ja to robię, widząc to, znaczy słysząc to, jak ja to robię, powinienem poznać tego faceta, bo mówili, że takie Kakowski-san, albo też Zbigniew-san, san znaczy po japońsku znaczy pan, a nie wiedziałem tego jeszcze wtedy. I w ogóle Japończycy, szczególnie w tych tamtych latach, ale nawet teraz, zwykle bardzo źle mówią po angielsku, także komunikacja zawsze była jakby trochę nieskomplikowana, bo w końcu tam poznałem kupę ludzi, ale jakby dziwna. Więc mam tego Kakowski-san poznać. Dobrze, ja się zgadzam. W ogóle nie wiem, kto to jest i w ogóle tak naprawdę to myślałem, że to jest jakiś Japończyk. Kakowski, to taki hibi-chibi, czy no, już nieważne jak. Czy też Zbigniew-san to byle kto. I dali mi tylko jego numer faksu, bo wtedy był faks jeszcze. Więc napisałem do niego faks, on odpisał coś tego, więc napisałem ten pierwszy faks po angielsku. I on odpisał coś tego. Tam zaczęliśmy tak trochę do siebie pisać. I jakiś tydzień potem, znaczy nie, po jakichś tam dwóch, trzech faksach, ja postanowiłem, nie tylko w związku z tym, ale w ogóle, pojechać do Tokio. I on powiedział, słuchaj, teraz już wiesz prawdopodobnie, że mieszkania w Japonii są multitenki, ale jak chcesz gdzieś się przespać, to możesz oczywiście u mnie. Powiedział, tak, ale wiesz, moja dziewczyna przyjeżdża. A mówię, nie ma sprawy, możecie. I właśnie zadzwonił do mnie, żeby ustalić, gdzie się spotykamy, czy też godzinę, nie, to dokładnie nie wiem. I rozmawiam z nim wciąż po angielsku. Nagle mówię, słysząc z akcentu, ty nie jesteś Japończykiem. A on mówi, nie. A on mówi, dobrze, ale... A właśnie jak się pisze twoje nazwisko? I on, Karkowski, to KR, ale no nie, chyba nie jesteś Polakiem. A on mówi, wiesz, chyba niestety tak. I to była już taka pierwsza śmieszna rzecz, ale zresztą pozostało, co z tego pozostało, że właśnie do końca, zawsze, czy też prawie zawsze, mini wyjątki, o których potem opowiem, rozmawialiśmy z sobą po angielsku. I to jest dziwne, jak zaczynasz kogoś znać w jakimś języku, to bardzo trudno jest zmienić język. I z nim zawsze, znaczy ta przyjaźń, w ogóle spotkanie z nim było po angielsku. I mimo, że się znaliśmy przez jakieś powyżej 15 lat, jakieś dobre 15 lat, to zawsze rozmawialiśmy po angielsku. Zawsze pisaliśmy, a to już absolutnie, już nie ma... Nie mam żadnego e-maila między nim a mną, który by nie był po angielsku. Potem czasami tak, na przykład jak on był we Francji, gdzie ja mieszkam,
Byliśmy za jakimiś ludźmi, Francuzami, tak wszyscy mówią po francusku. Ponieważ on bardzo dobrze, bardzo szybko się uczył języków, to przechodził na francuski, ale to jakby było nas dużo. A nawet często, nawet w takim wypadku, jak potem, nie wiem, ci ludzie poszli, też byliśmy razem, powrotem razem, tylko on i ja, to jakoś wracaliśmy do angielskiego. I zresztą jest taka anegdota, jak po raz pierwszy, nie, znaczy przedtem, powiem, że tak, no oczywiście poznaliśmy się z nim w tym Tokio i no i było super jednak. I dosyć szybko zrobiliśmy kilka projektów, znaczy pierwszy to był ten Meltdown of Control, to był wielka orkiestra Noise, tam wszyscy byli, był no, i Merzboy, i Kakanul, i Drorfeiler, i Atao Tanaka, i CCC, i Tetsuo Furudate, i Akifumi Nakajima, i no jeszcze tam pełno ludzi. Już dokładnie nie pamiętam ilu nas tam było. No ale w końcu pierwszy koncert był w Japonii, potem graliśmy w Niemczech, graliśmy w Anglii, a potem jeszcze jakieś inne projekty zrobiliśmy. I mniej więcej po roku, dwóch lat powiedzmy znania się z Karkowskim, on zaproponował, żebyśmy zrobili jakiś duet. Miał propozycję właśnie z firmy Mego, ale tylko na jeden utwór. No ale dlaczego nie? I zaczęliśmy to. I to właśnie tak postanowiliśmy sobie pierwszego dnia. Ja wtedy jeszcze, komputer był jeszcze nowy dla mnie. Czyli ja, może już tam zrobimy kilka koncertów na komputerze, solo, czy na elektronice, ale właściwie chyba nie, czy też mało. Ale postanowiłem, że jak z nim, to tylko te komputery i tak już został do końca. I to był ten projekt Le Dépeupleur, który trwał do dziś dnia, bo właśnie dzisiaj skończyłem miksaż naszego ostatniego koncertu razem, który za kilka miesięcy, o ile wiem, wyjdzie na takiej płycie pamięci Karkowskiego. Ale, więc ten zespół Dépeupleur trwał na te dobre prawie 15 lat. I tam graliśmy tu, i tam graliśmy we Francji, graliśmy w Japonii, graliśmy w Stanach, graliśmy tam w Europie, wszędzie. Aż pewnego dnia jest taka możliwość zagrania w Polsce. Wtedy ja właśnie do Polski nigdy nie jeździłem, tam nie grałem, ani też no, czasami jeździłem, bo tam ojca miałem, mam brata, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko. I o ile wiem, Zbigniew też tam nie jeździł. Też to jakoś. I szczególnie nie grał tam. Ale to była jakaś taka okazja, to było w Szczecinie, to był ten Szczupnic, ten przypłynął z, nie wiem skąd, z Niemczech chyba był przedtem. I tam były różne koncerty, byliśmy zaproszeni i w końcu tak mówię, no dobrze, jak do Polski, to do Polski. I tam jesteśmy, jest ten pierwszy koncert, znaczy nasz pierwszy koncert w Polsce, to było już dosyć śmieszne. I oczywiście, bo to dosyć dużo ludzi, między innymi właśnie Anna Zaradny tam się pokazała i Robert Piotrowicz, i tak właśnie ich poznaliśmy. I tak rozmawiamy jeden i drugi tak po polsku, z tymi Polakami, coś tego. I myśmy tam spali na tym Szczumnicu. Więc potem ludzie się rozeszli, wszyscy poszli, wrócili do domu. I zostaliśmy tylko my. I było tak trochę głupio, bo tak właśnie cały wieczór rozmawialiśmy jeden i drugi po polsku. Czyli nie to, że razem jeden z drugim, ale no tuż obok, tak, metr jeden od drugiego. I tu nagle jakoś, przecież ja z tym facetem nigdy nie mówię po polsku. On też ze mną nigdy nie. I tak przeszliśmy na angielski też. Więc to było dosyć no śmieszne, tak. Co też opowiedzieć innego? No, że ponieważ zrobiliśmy pełno tych koncertów i potem jednak właśnie nie pracowaliśmy razem. Nie było to, że próby, coś w studiu. Znaczy większość naszej współpracy to były koncerty, co też znaczy i te wyjazdy, i podróże, i tak dalej, i tak dalej. Dosyć dużo mówiliśmy o muzyce, słuchaliśmy nawet dosyć dużo muzyki razem, a nawet z tym mówieniem o muzyce to było i tak, że mogliśmy nie tylko mówić o muzyce, ale też patrzeć na partytury i tak dalej. Ale właśnie już nie pracowaliśmy razem. Nie było to, że próby. Musimy próbować przed koncertem. Tego już właśnie nigdy nie robiliśmy. To było jakoś inaczej, to było ta muzyka między nami. A więc z tym Dépeupleur graliśmy dosyć dużo i nawet mieliśmy taki projekt, że zrobimy płyty z tych wszystkich nagrań live. I właśnie teraz myślę, w tych dniach myślę, że powinienem to jednak zrobić, bo to razem nagraliśmy, to jest jednak część i mojego, i jego życia, a to byłby elegancko.
Ale też mieliśmy inne rzeczy, które razem, znaczy inne muzyczne przeżycia, nie tylko ten duet, bo na przykład załatwiłem mu kiedyś zamówienie na orkiestrę, to była orkiestra belgijska, to było zamówienie zapłacone, czy to oficjalnie to było zamówienie przez Arzoid, to znaczy ten stary zespół prog-rockowy francuski, który istnieje od 60. czy ja wiem, 8 roku. To zapłacili, oni to wymyślili jakby i oni, jak dobrze znam, współpracuję z nimi często i oni się spytali mnie, czy ja znam jakichś kompozytorów interesujących. Ja mówię, tak, znam. Ja zaproponowałem tam na przykład Filni Bloka, napisał utwór dla nich. Znaczy dla nich, to było właśnie dla takiej orkiestry belgijskiej i oni, i tam było kilka instrumentów elektronicznych tych Arzoid. I ja mówię, Karkowski. Ani mówi, nie ma mowy, bo my słyszeliśmy, że on coś tego, że on może narozrabiać sobie. A mówię, no o co chodzi? Czy chodzi nam o kompozytora, czy jakoś grzecznego kolegę? Jeśli chodzi o to, żeby facet napisał dobrą muzykę, to chodzi o to, żeby był dobrym kompozytorem, a nie to, że jest grzeczny, że szurnie nogą, czy też nie będzie kłopotów. Może i będą, ale właściwie myślę, że nie. Ja go znam. Ja go już wtedy znam od, nie wiem, dobrych, nie wiem, 8 lat, coś takiego. Może mnie, nie pamiętam. Mówię, słuchaj, oni mówią, dobrze, okej, ale pod jednym warunkiem, że ty będziesz jego asystentem. Mówię, dobrze, jak mam być asystentem, to będę asystentem. Co to znaczy? W ogóle to jakieś bzdury, no ale dobrze. Ale byłem asystentem o tyle, że napisałem dla niego program informatyczny, który on dosyć często potem używał nawet. To był taki, to był napisany w Lisp, który jest takim językiem informatycznym. I to bardzo łatwy, taki prymitywny program, ale polegał na tym, że tam można powiedzieć, napisać, jakie tam, między jakie instrumenty, jakie, nie wiem, jaka forma mniej więcej. I to potem, jak wymyślał, pisał samą muzykę, która nie zawsze była strasznie interesująca i nie o to chodziło. Naprawdę był jakiś program prymitywny, ja to napisałem przez, nie wiem, pół dnia, maksimum. Ale to było śmieszne. No to dosyć często potem używał, nawet wiem, że napisał utwór na fortepian dla Reinhold Friedla z Zeitkratzer. Napisał właśnie ten utwór na tą orkiestrę. W ten sposób. I jeszcze kilka razy to używał, coś na saksofon też w tym pisał. To bardzo łatwo, to się wrzuca, nie wiem, kilka danych. Naciska się na guzik i tu nagle jakieś i to nie to, że to grało, ale to pisało partytury, które oczywiście potem trzeba było jakby poprawić, no ale zawsze, więc to on to wtedy użył i pamiętam, że tą orkiestrą to była właśnie draka, bo ta muzyka była dosyć skomplikowana i oczywiście oni grali kompletnie inaczej niż to miało być naprawdę grane. Znaczy nie było tej siły, tej mocy, tego tego uderzenia, tego. To było tak, grali sobie, taka grzeczna belgijska orkiestra, grzecznie grała, dziwiąc się, że takie dziwne nuty, że tu za dużo nut, a tu jakoś jak dziwnie, a tu inaczej, a coś. I właśnie mnie się pytali, bo ja byłem tym asystentem pseudo. Ja, jak pan sobie wyobraża, jak to ma być? Ja mówię, no nie, to kompozytor, to trzeba z nim zobaczyć. Ale naprawdę to wiedziałem, jak to trzeba grać. No to był taki niewielki skandal, ale mini skandal. Potem z takich innych przeżyć muzycznych razem. Pamiętam właśnie kiedyś byliśmy na turnie z Karkowskim, chyba w Portugalii, czy no nie pamiętam dokładnie gdzieś. Z miasta do miasta tak jeździliśmy. I wtedy on też, ja mówię, jakby pomogłem w tym. A to nie chodzi o pomoc, po prostu zna się ludzi i to jest jednak mały świat, ta cała muzyka. I tu nagle Jérôme, znaczy Groupe de Recherche Musicale, znaczy to ten jakby pierwszy historyczne Światowe Centrum Muzyki Elektronicznej, które teraz mają festiwal w Paryżu coroczny, Présence Électronique, zamówią jakiś utwór od niego. I on najpierw, o dziwo, tam chciał napisać utwór na flety i elektronikę. Oni się zdziwili, wszyscy się zdziwili, no ale dobrze, jak kompozytor sobie wymaga. I wtedy właśnie ja z nim jeździłem po świecie i też mówię, słuchaj, jakby była kiedyś jakaś okazja, to napisz mi utwór na solo basowy. Bo już wtedy już grałem utwory napisane dla mnie właśnie przez i Filni Bloka, Dror Feilera i tą Eliane Radig i jeszcze takie kilka innych. I on mówi tak, dobrze, mnie pomyślę, dlaczego nie. I tak pomyślał, że w końcu sobie zdał sprawę,
że ten jego projekt na ten flet to w ogóle nie może wyjść, bo co? Bo pokażą jakiegoś faceta, nie wiem, z orkiestry, z radia, który gra na flecie, jakiś muzyk klasyczny, który w ogóle nie zna Karkowskiego, w ogóle nie wie, o co chodzi, nie zna noise music, tylko umie zagrać poprawnie, zagrać nuty napisane i to wiadomo, że będzie niedobry. A w każdym razie nie będzie to, o co mu chodziło. Ja on wtedy dzwoni do tego radia, znaczy do GM. Postanowiłem, że to będzie jednak inaczej, że zamiast tego fleta biorę bas elektryczny. Oni się tak trochę zdziwili. Jak to? Mówię, tak, to samo, do końca to minimalna zmiana i to Kasper będzie grał. No, i oni się zgodzili. I on potem przyjechał, miał zamówienie to jakieś całkiem okej. Przyjechał do Francji, zresztą u mnie mieszkał przez jakiś miesiąc, bo w ten sposób zaoszczędził na hotelu, także jakby jeszcze więcej zarobił. No, ale to było. To żadny problem. Poza tym on właśnie zawsze, jak ty był w Paryżu, to u mnie, czy też prawie zawsze u mnie mieszkał. I tam zaczął pisać ten utwór, ale to nie było żadne pisanie, tak. To było wymyślanie muzyki. To jest i o wiele lepsze, i bardziej interesujące, ale jest też coś kompletnie innego. Na przykład rano mówił, no dobrze, więc zacząłem początek tej muzyki, taki wielki noise, wielki taki hałas i ma się nic nie dziać przez nie, przez jak to 20 minut. I on mówi, dobrze, to Kasper, teraz ty popracuj nad tym, a sobie wyjdę. I sobie wychodzi, jakiś spacer, coś tego, nie wiem, do baru, do kawiarni, do znajomych. A ja tu siedzę no i sobie myślę, no dobrze, co tak, taki masywny hałas, no dobrze. Coś tam mu zaproponowałem, czy on wraca wieczorem, jak tam poszło, no słuchaj, może i dobrze, ale chcesz przesłuchać, no zagraj kawałek. Ja tak gram minuty, dwie, mówię, okej, dobrze. Mówi, dobrze, ale wiesz, chodzi o to, że to trwa 20 minut. On mówi, tak, wiem, ale wystarczy, to kiedyś indziej mi zagrasz. A następnego dnia, że tak druga część, to będzie, no nie wiem, coś tam innego. I właśnie on tego utworu nigdy nie usłyszał przed premierą, mimo to, że mieszkał w domu i że pracowałem w domu u siebie, w moim studiu. I to było całkiem okej. Ale z drugiej strony to takie opowiadanie to też jest dziwne, bo tak naprawdę to on wiedział, jak ja zagram, ja wiedziałem, o co mu chodzi. Bo się jednak muzycznie w każdym razie bardzo, bardzo dobrze znaliśmy. Bo też myślę, że to nasza przyjaźń polega no, na tym, że się tak no, spotkaliśmy. Mógł być byle kim, po prostu przyjaźń to jest jedna rzecz. Druga, że to pochodzenie polskie i to było śmieszne, szczególnie jak się spotkaliśmy w Japonii. To rzeczywiście coś śmiesznego, ale też fakt, że i on, i ja pochodzimy, znaczy muzycznie tym razem, z jakby takiego samego świata. Mieliśmy nie to, że tą samą historię, ale dosyć podobną. Znaczy, ja wyjechałem z Polski, będąc jeszcze dzieckiem, miał 10 lat, on miał, o ile pamiętam, 18 czy też 19, to jakby 2 razy dłużej tam mieszkał, ale jednak on zaczął tak porządnie się zajmować muzyką. Dopiero po wyjeździe, ja też oczywiście, i szczególnie on zaczął od muzyki współczesnej. W sensie opera, w sensie kwartet smyczkowy, orkiestra i tak dalej. A ja też, bo ja właśnie byłem kompozytorem, że tak powiem, tak jak mówiłem w tej Japonii, poważnym kompozytorem przez powyżej 10 lat. Nim zacząłem z tą całą noise music, nim zacząłem z komputerami, nim zacząłem z muzyką elektroniczną. Także i on, ja, znaczy nawet pamiętam, jak się spotkaliśmy w Tokio, czy to jaką ty robisz muzykę, czy masz jakieś nagranie. Ja pamiętam, że ja mu dałem moje najnowsze wtedy nagranie, które było kwartet smyczkowy. Także naprawdę daleko od muzyki noise, czy też elektronicznej. Kwartet smyczkowy nagrany tak, znaczy bez żadnej amplifikacji, bez no, prawdziwy kwartet, że tak powiem. Trwa jakieś pół godziny, 3 kwadranse. Ja zawsze lubię takie długie, długie utwory. No więc tak, nie wiem, myślę, ten fakt, to pochodzenie i, że tak powiem, krajowe, ale to już jest może mniej ważne, może i ważne, ale na pewno też muzyczne. Także mogliśmy tak samo i nawet w tym samym, że tak powiem, zdaniu mówić, nie wiem, o jakimś tam utworze noise, czy nie, Merzbow, czy coś. I o muzyce rockowej, takiej bardziej eksperymentalnej. I też, nie tylko, że mówić o muzyce, że tak powiem, współczesnej, że tu
Ligetia, Tubule, Satusztokausen, ale też czytać nuty. Na przykład pamiętam, że kiedyś po jakiejś podróży w Grecji wrócił i kupił nuty partytury Chrystu, Janis Chrystu. I pamiętam, że pokazał mi te partytury i to było... Ja pierwszy raz widziałem jego, znaczy znałem muzykę, ale nigdy nie widziałem nut. I to... No i to jest jakby inny... inny, że tak powiem, system, inne przyzwyczajenie, tak, do rozmowy z kimś. I dlatego się na pewno jakby znaliśmy się inaczej. Bo nie chodziło tylko o tą muzykę, którą uprawialiśmy razem, ale chodziło też o tą muzykę, która nam i jemu, i mi dała ochotę uprawiać muzykę w ogóle. Bo na pewno na przykład teraz muzyka współczesna w ogóle mnie nie, czy prawie mnie już nie interesuje, w końcu muzyka współczesna napisana w tych latach, teraz, 2014-13, a dłużej słucham jednak mimo wszystko, ale to z powodów zawodowych, a tak naprawdę to bardzo mało tego mnie, właśnie może mnie już w ogóle nie interesuje, czy też prawie już nie, ale jednak pochodzę z tego i wiem, że gdyby nie to, że zaczynając muzykę tak poważnie, bym nie usłyszał, nie wiem, powiedzmy Ligetiego, Chelsea, Xenakisa oczywiście, ale nawet i Pendereckiego i też kilku innych tam oczywiście, to nawet myślę, że nie zabrałbym się do tej muzyki, także w ogóle do muzyki. Także tak, to była jakby historia moja z Karkowskim. No i potem często do siebie pisaliśmy i tak dalej, to, ale to są takie jakby bardziej banalne sprawy. Czy mam coś takiego jeszcze śmiesznego? Chyba nie, znaczy jest pełno anegdot, ale to jak zawsze, tak na drodze, jak na przykład raz się spóźniłem, znaczy zgubiłem właściwie, jadąc pociągiem na samolot, który leciał z Barcelony do Genewy, ale to było tyle dziwne, że ponieważ się zgubiłem, więc ten samolot odleciał, nim ja tam byłem na lotnisko, ale tam się wziąłem jakiś inny samolot i w ogóle dostałem się do tej Genewy o wiele, wiele, wiele wcześniej. A tam zmienił cały dzień podróżowy, mieliśmy koncert tego samego wieczoru. I było tak, że właśnie koncert się zaczyna za, nie wiem, pół godziny i ja się zgubiłem, on w ogóle nie wiedział, gdzie jestem. On nigdy nie miał komórki, także nie mogłem do niego zadzwonić, a też nie mógł on do mnie zadzwonić. I w ogóle nie wiedział, gdzie jestem. Tak opowiedział mi, że myślał sobie, że a może zmarłem, a może, nie wiem, samochód nie przejechał, albo coś. No, kurczę, on tam dostaje się w końcu do tej Genewy, ja tam czekam spokojnie, już tam jestem od kilku godzin, po prysznicu, po wszystkim, już dźwięk zrobiony, soundcheck skończony, tak hej, cześć. I on też tak na luzie, cześć, hi, what's up? No więc tak, ale taki anegdot jest, znaczy nie mówię, że zawsze się gubiłem, czy też on się gubił, ale taki anegdot jest dużo, ale to co takie, właśnie z każdym może być takie anegdoty na drodze, na trasie. No nie no, co innego powiedzieć. To, że na pewno nauczył mnie dużo rzeczy, tak, ale nie to, że nauczył mnie on, że tłumaczył, wiesz, słuchaj, tutaj lepiej zagraj tak, czy też pomyśl muzykę tak. Nie, to po prostu jest tak jak każde nasze spotkanie nas uczy, a to są rzeczy jakby bardziej oczywiste. Teraz ostatnio, jak on już był strasznie chory, to było w grudniu, już tam właśnie umierający w szpitalu był w Szwecji i ja akurat miałem koncerty w Szwecji tydzień, dwa tygodnie później. Miałem dwa koncerty, duet z Lars Akerlund i postanowiliśmy sobie z Larsem, który jest też jego dawnym, znaczy od lat kumplem. Postanowiliśmy sobie, że jeśli Zbigniew będzie się lepiej czuł, to zaprosimy go jako special guest, znaczy gość, na jeden z tych koncertów. Ale niestety w międzyczasie on zmarł, także właśnie zaprosiliśmy go, bo zrobiliśmy jeden z tych koncertów, znaczy nie nasz koncert już, ale zaprosiliśmy pełno ludzi, których on tam znał, którzy go znali, jacyś koledzy z, nie wiem, 10, 15, 20 i tak dalej lat. I zrobiliśmy taki duży jakby jeden wieczór, gdzie wszyscy grali razem, bez żadnych solo, bez pokazania, tylko taki wall of sound, taki mur masywny przez 45 minut. I to był taki koncert, nie wiem,
tak, żeby sobie nie zapomnieć o nim. No i więc tak. To chyba wszystko.